Siemaneczko, jestem proprietarzem Game System Agry. Upspeed.wc. Ciekłem tyle miałem od pewnego domu, na domu. Idziemy na niego. Lecimy. Będziemy montować do kontra. Dzisiaj plan na początku jest dokończyć remont, bardziej posadzić tak zwaną siłę, tam gdzie było to miejsce do siłowni, a na początku odcinka także zachęcam do wstawienia paczki w komentarzu i życzę miłego oglądania. Dobra, jesteśmy w domku, to czekajcie, niech się trochę załaduje, bo oczywiście mi się musi przelagować, to nie dość. A na co mi tutaj idzie, tu miałem wyjście, dobra. Więc tak, idziemy sobie. My tu wejdziemy, nie wejdziemy. Zabić. Tu wejdę teraz, nie wejdę. Tu mogę wejść teraz? Mogę wejść. I będziemy później myśleć o tym. Teraz tak. Mamy gniazdka, mamy wszystko. Mamy lampy, lampy gałdziewały. Mieliśmy, tu też gdzieś mieliśmy lampę. I lampy są, dobra. Czyli tak, bierzemy się za budowanie, wykręczanie faktycznie. Hobby. Czy mamy takie coś, właśnie jak siłownia? Jeśli to tak, coś mi się zdaje, że było. Tak, mamy hantelki, jedne, drugie, fajnie. Sobie tak zrobimy, sobie ustawimy hantelki w ścianie. Niech sobie to już będzie miał do ćwiczenia, czy ewentualnie kobieta. Nie skreślam żadnej opcji. Szkoda tylko, że tutaj są tylko takie dwa rzeczy. Czy są głośniki na ściany? O, elegancko. Głośniki na ściany. Tutaj sobie pójdą. Żeby po prostu jakoś to fajnie brzmiało. Tak się mniej więcej ustawiły. Cztery. Patrzę, to by pasowało bardziej naprawdę przy suficie ustawić te głośniki. Tak trochę lepsze brzmienie by robiły. A co? Robimy tak sobie na wypasie wszystko. A co? Czemu by nie? Tak sobie zrobimy. No takie 5-1 to mi się zdaje, że będzie zajebiście. Czyli można wziąć teraz włączyć. Niestety nie. No i tak, bierzemy. Patrzymy, co to jest takiego połosiłownianego, może powiedzieć jest. No niestety nic więcej tu nie ma. Co mnie trochę moli. No to są tylko hantle. Worek do masażu. Brak więcej opcji. Petli jest. Ostatni. No ile możemy, tyle sobie robimy. Ustawiamy. Do gimnastyki. Długie hantle. Nie chcemy teraz leżą tu. Takie mniejsze. A może cztery sztuki. Jak będą. No tak będzie ogólnie fajnie. Mata do jogi, oczywiście. Niech sobie tutaj też elegancko będzie. Czy ja będę mógł ją ogólnie użyć, otworzyć? Otworzyć nie, no. No, zdaje mi się, że na razie tyle będzie mógłby być. Wiadomo, to nie jest jakoś perfekcyjnie zrobione, nic, no ale inaczej się tego nie da zrobić. Dobra, bierzemy worki, musimy posprzątać. Już mnie chyba bierze. To jest niepocieszne. Ma woreczki sobie pozbierać. No i będzie elegancko. Pyk. I teraz się bierzemy za środek oczywiście. Dobra, mi się zdaje, że chyba. Ja pod tym względem to chyba już jest wszystko. Tam tylko jest palarnia, to powiedz to powiedzieć. Pod względem ogrzewania. My sobie tak zrobimy. Czekajcie, czy ja mogę strzelać tą kulę? Tak patrzę. Mogę. Mogę sobie strzelać elegancko. Zakwiatki sobie zostawiam wszystko. Można to ładnie wygląda, ale to by pasowało. Hobby. Czekajcie, gdzie by to było? Czy mam jakiś plan zabaw tutaj? No niekoniecznie, tak o coś mi chodziło. No dobra, to będziemy później jeszcze myśleć, bo tak mamy tutaj taką do roboty i rzeczy.
Ogólnie tutaj to jeszcze jako tak to wygląda, mimo wszystko. Czy te kartony można sprzedać, tyk? Tak patrzę, że te meble nie są w jakimś tam takim stanie. Krzesła, nie, krzesła sprzedajemy, no to tam wiadomo. Później jak tam sobie te świeczki, nie świeczki sobie ogarniać. Cyk, cyk. Tych kurnak samotów takich to jest pełno. A, za pełno. Mimo tego to jestem przekonany, że tak to nie powinno wyglądać. Ale niestety tak jest, więc taka moty trzeba wszystkie posprzedawać. Pyk, 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 pyk. Tak patrząc, to aż tak źle nie wygląda, wiadomo. Chyba jedziemy sobie stopniowo. Idziemy sobie od tej strony. Pik, 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 pik. Jest jedno okno umyte. Drugie okno. Jest umyte, czy tak, czy możemy otworzyć teraz, czy ja mogę otworzyć sobie tak. Mogę. Sobie przewietrzymy ogólnie. Przewietrzymy sobie ogólnie też cały dom. W międzyczasie. I to będzie trochę lepiej. Dobra, drugie okno. Pyk, pyk, dobra, jest elegancko. Takie pierdółki mi się znajdą, będą lepsze, jak to będzie tak właśnie wyglądało. Tych okien to jest pełno tutaj. Do ogarnięcia, no ale na szczęście one są małe, to więc szybko je się w miarę ogarnia. Pyk, 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 jest dobra, wszystko. To jest trochę większe, no ale też się jakoś miarę. Kasia, czemu nie mogę sobie spryskać tego? Powinno się dać spryskać miarę jakoś fajnie. A tu niestety się nie da. Czekajcie, czy. Może też jest zielone okno, dobra? Spoko. A tylko znaleźć te magiczne punkty, bo teraz to patrzę i nie mogę skupić na tym. A nie, dobra, tu. No i fajnie, i się zopnęło. Nie, to jest całe okno. Co jest myszka? Co ty kurna? Chyba była SD trzeba napierdziałać, bo inaczej to się tego nie da zrobić. Pyk. 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 Myszką się nie da tego zbytnio zrobić. Dobra, zaraz następne kapteny posprzedawać, butelki. Uuu, genuine walkery. Wszystko takie rzeczy posprzedawać, stare kanapy, żeby to jakoś bardziej unowocześnić. Podłogi widzę, że jakieś miały takie są, no, miarę wyglądające, więc tu podłóg będę robił. No jest tutaj, jest tu sporo rzeczy do wymiany. Ściany też jakieś jakieś miarę nie wyglądają. Za dużo jest gaciani, za dużo gaciani. Nie wiem, aż tyle tego wszystkiego. Więc posprzedajemy, czy tak parę groszy będzie więcej. Matę do jogi, a właśnie kupiłem matę do jogi do tego domu na dół. Dobra, tak. O, jest taka tych pierdółek. Do sprzedania, do wyczyszczenia. Dobra, teraz sobie tylko wziąć. I wyczyścić większość rzeczy. Petki nie będę kładł, bo widzę, że jeszcze miałem nowy toast. Pyk, pyk. Dobra, okno umyte elegancko. Nie mamy co. Dobra, wyjmujemy następne okno.
Oganiamy, oganiamy, oganiamy jak najszybciej. Czasu nie ma. Żeby to zrobić jak najlepiej, jak najlepiej, no, najwydajniej. I będę mógł najlepiej zrobić. Cyk, jeszcze tutaj cyk. Jest to ogarnięte. Czekajcie, bo ja tak idę, ale powinienem to jakaś góra właśnie jest. I to no, chyba musimy jechać z tą dołem na początku, bo to naprawdę inaczej chyba się tego nie da zrobić. Musimy jechać przez z dołem. Ogarnąć step dom. Czy dół. Dobra, dół cały. Dopiero będziemy mogli sobie ogarniać całą górę na końcu. Dobra, tu już tak. No już tutaj jedno zostało. Pyk. Ogólnie nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. No domu, ja bym tak naprawdę chciał dobitnie, to fajnie montować, no domu, musiałem pewnie tapety pozmieniać, pomalować ściany i tak dalej, ale jednak nie chcę aż tak mocno w to ingerować. To nie jest też mi to aż tak mocno konieczne. Ma to mi za wiele. Ale szybko, w miarę efektownie. I miałbym na dobrym zarobkiem oczywiście. To jest podstawa. Widzicie, że pozbieramy. To było jak najlepiej. Dobra. Tak, mamy tych rzeczy takich jednokołatych, ale zaraz będziemy sobie wszystko ogarniać na spokojnie. Tyk. No, lecimy teraz tu. Nie ma jakoś tam zbytnio jakiejś takiej wiosy po tym domu. Posprzątać w miarę. Wymienia jakieś parę rzeczy i to już będzie spokój z tym domkiem. Najgorzej z tymi wyrokami jest latać, ale nic na to człowiek nie poradzi. Bo tak patrzę, to już trochę ogarnięta była, tak? Bo trochę ogarnąłem. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakiś łącznik do tych świateł, czy one są automatycznie. A, jest wszystko. Jest. Jupi. Dobra, jest wszystko git. Też jest wszystko git. Wszystko działa, miałem. Jest takie team nie ma. No tak, telewizor trzeba nie zrobić. Znaczy trzeba kupić jakiś telewizor, to jakiś taki pseudo-salon zrobić taki większy, wydajniejszy. Bardziej elegancki. Znaczy, może te podłogi będą wymieniać, zobaczymy jeszcze jak mi to finezja. Jak mi to chęci płyniosą. No bo kasy mam tutaj dość sporo, więc możemy troszeczkę puszać. Najgorzej nie chcę się tej kuchni ruszać. Bo ta kuchnia jest wiele fajnie pogodne. Jest na nim tych naczyń, wszystkiego jest pewno. Więc tego mi szkoda będzie ruszać. Patrzcie, wszystko elegancko. Fajnie to radio, wygląda nawet nie, ale to po co mi z jednej strony to ruszać? Jeśli coś fajnie wygląda, to po co to ruszać? Nie, ale to wygląda. Takie lampy, nie lampy. Może tak na razie być. A z czego tam gdzieś takie lampy będą? Dobra. Mam jakiś tam ten. Tu tap. Dobra. Teraz tak. Weźmiemy sobie półki. Tu posprzedajemy wszystko. To takie. No nie chciałem zbyt takiego mieć domu, nie wiem, rybackiego, coś w tym stylu. Ale jednak parę rzeczy fajnych jest tutaj. Te gitary niby też, ale to nie jest na mój, powiem, wizualny, inaczej, to nie dla mojego oka jest to. To znaczy, coś tu mamy jeszcze do ogarnia takiego brzydkiego, tak powiedzmy. Na razie to wszystko jakoś się tam pielęgnuje, doczyszczę. Odkurzaczem sobie to pociągniemy tutaj i to będzie prawie dobrze, gdy się pociągniemy. Tutaj na bazie te liście są, nie wiem czemu, odkurzaczem ogólnie liście z sobie gawiami to wziąć. Ale niestety widać, że jeśli się nie ma, no to trzeba tak robić, jak tutaj sobie grekę stworzyli, tak? No, czyli teraz by się tylko przydało sprzedać. Ale to można sobie tak zrobić. Dobra, tu jest tak miary. Ta podłoga w sumie też nie jest jakaś zła.
Dobra, jedziemy sobie teraz od razu z tym chyba zwiększaniem, tak patrzę. O tak, to jest ta lampa, która świeci chyba ogółem, tak? Nie, tutaj tego nie ma. Dobra, a czemu nie ma tej lampy więcej tamtej? Trochę to źle wygląda. Trochę źle to wygląda. Ja bym wolał chyba sufitową lampę kupić, aby jedną. I to by było bardziej... Po prostu mi zwaniła niej. Albo taką boczną, takie boczne lampy. Wiecie, są tylko takie? 500 zł. No, trochę drogi biznes, no ale nie zrobili w ten sposób. Nie wiem, czemu to nie mogę powiesić. O tu. I no i byśmy dali zamiast tamtej tu sprzedali tą i jeszcze dali tamtą właśnie. To zdaje mi się, że będzie to dość fajnie wyglądało. Tak. Myślę teraz elektrykę pociągnąć. Lecimy tak. 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 I tak. No. I to tu źle wygląda. Moim zdaniem lepiej niż ten. Czyli lepiej sufitówkę dać. Teraz tak patrzę. Może sufitówki jednak chuj tam. Nie ma co się bawić z tym. Co jedną taką fajną sufitową lampą. To jednak jest salon. Więc chyba trzeba nie właśnie zrobić. Dobra. I tak mamy, tu mamy niepotrzebną płótnę, ale niech ta płótna w sumie będzie. Szkoda, że tak, no. Z jednej strony to fajnie wygląda, a z drugiej strony tak troszeczkę koli oczy. Dobra, tu widzę, że tak było podłożona tu i tu. Trochę sensu nie ma, ewentualnie inaczej zrobić. Czekajcie, czy to są te lampy sufitowe. Lampa sufitowa. Bo tak, musimy mieć lampę sufitową. No i jednak chyba jednak musimy mieć tam te lampy kupione. Te boczne z tego względu. No i teraz niepotrzebnie sprzedawane było. Tak teraz patrzę z tego względu. Jeśli tak było, no to wiecie, to mi gdzieś zapalić, tu sobie gasi i normalnie dam sobie coś robić, to nie? Więc tu sobie tak trochę nie tak dałem jak potrzeba. No i teraz tam nie powiem czego. Czekajcie, zobaczymy jak to wyjdzie, jak ja to będę chciał podpiąć normalnie. Tak. O tak, coś ma, taki właśnie efekt mi chodziło, to nie? Ja sobie włączam tu. Ja sobie gaszę. No to tak, no to się zgodzę, to jest elegancko. O to mi chodziło, to jest jakaś lampa, taka zwykła. Nie wiem, czemu takie lampy zakładali, to będzie taka dwulawa lampa. Moim zdaniem nie mówię, że jest zła, ale musi być jednak w jednym wzorze. Lampy muszą być, więc tutaj tak samo. Lampa taka. No oczywiście lecimy sobie tak. No i podpinamy sobie tu. Czekajcie, bo tu jest jeszcze gniazdko. A, jest. No tak właśnie. Myślałem właśnie, że tak to będzie elegancko zrobione. Dobra, no to właśnie o to mi chodziło, że tak fajnie wyglądało się oświetliło. No ale lecimy z tym salonem, to jest kwestia. Czy nie malować te półki, nie malować to wszystko. Może tak. Przedamy, to się da, sprzedajemy. Teraz będziemy sobie myśleć na spokojnie, jak tu ma być. No to jednak ma być salon, to żeby tak ładnie wyglądało, to nie? No i ta kuchnia ogólnie sama sobie nie jest jakąś tam
źle wyglądają to. A na pewno bym chciał chyba wymienić na jakieś dziksze sumy tutaj sobie stawić. Czy po prostu to oddzielić. Salon od kuchni. Teraz tak, potrzebuję drzwi. Drzwi. Czy mi się tu uda tak zrobić? Nie. Czy takie wejdą? No mogłyby być. Takie bardziej balkonowe, ale w sumie też nie są jakieś tragiczne. Czekajcie. Takie, no to musiałem podmurować, tak? Nie chcę murować. O, tak. To już są na wąskie, ale to powinny być chyba git. Nie. Możesz pójść za twarz. Patrzę, czy one pasowałyby? Nie, to tylko te pasują. Dobra. Niech to tak będzie. Gniazdka są jakieś tutaj podłączone? Nie są. I trzeba jeszcze jakieś gniazdka rozprowadzić. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Tutaj jeszcze musieli posprzedawać te rzeczy. Sześć. Siedem miartek. Czy musimy teraz się bawić z elektryką tutaj tak samo? Nie. Na szczęście tutaj się nie musimy bawić. Elektryką? Nie, znowu, nie jest tak źle. Dobra, no to co? Zagra jeszcze jako tak wygląda. Teraz kwestia, żeby tylko chyba malować to, bo tak trochę kuziła, no nie wygląda tu. Platon gips. Farby, panele ścienne było. Raz, dwa, trzy, cztery. I pasowały te panele. Ja się, że ma to jakoś ładnie wyglądać ta chałupa. Nie tam tylko na pierdziele, żeby zrobić. I jak to się mówi, kasy wziąć. Na trochę trzeba minerzy swoje tutaj zachować. O. Na tej samej nazwie zrobimy na przodowie, to nie? Tam samym właśnie. Wizualnym wyglądzie. Cyk, 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 dobra. Tyk. Dobra, nie jest tak źle. Dużo nie idzie tego materiału. Paneli. Ej, no, gadacie, co chce, ładnie to wygląda. Teraz muszę zobaczyć, czy ja będę mógł ogólnie kiedyś wziąć. Kupić taką pustą działkę. Pustą działkę i po prostu postawić samemu cały dom od podstaw. Ej, no zajebiście to wygląda. To jak sobie zajebiście wygląda. Wiadomo, no to będzie do salonu taki panele założony, ale już trochę inaczej będą wyglądały. Pyk. Teraz trzeba zaraz jakieś drzwi wstawić. Może moskie, bo moskie, ale jakieś na pewno. Nie no, zajebiście, podoba mi się to. Teraz tak, te drzwi. Teraz kwestia drzwi. To już będzie trochę gorzej. A nie chcę malować.
To jest z kolei za duży. Czekaj, czy to będzie dobrze? Ja usunę teraz sobie futrynę. Ja wezmę te drzwi. Ej, no jakoś tam w miarę wyglądają. Wiecie, chcę jakoś to ładnie odciąć. Jedną od drugiej chcę odciąć. O, pik. Aha. No dobra, no to lepiej tak nie będzie taki na kawałek paneli. Czekuj, cały tajemy na paneli takiej sami. No bo co zrobimy? O, szkoda twarz. Oj, tu mi teraz nie pykło. Chciałem. Nie pykło. Ale tragedii nie ma. Pewnie, tragedii nie ma. Więc sobie to jakoś to spokojnie nas będzie poganiać. No, nie jest tak źle. Dobra, będziemy kończyć. Będziemy kontynuować jedną pracę w tym odcinku. A dzisiejszy byłoby na tyle. Jeśli tak nie wiem, czy spodobał się, to będę życzył. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.